Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam w programie Pytania do Starosty. Witam serdecznie Państwa i witam w naszym studiu starosty tczewskiego Mirosława Augustyna. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie starosto, nasze comiesięczne spotkanie ustawiliśmy akurat tak, żeby było po 163 urodzinach mostu. Postanowiliście zwrócić uwagę, że ten nasz największy zabytek obchodzi urodziny. Wraz ze Społecznym Komitetem Odbudowy Mostu wspólnie zorganizowaliście spotkanie, więc to była urodziny w formie spotkania. Myślę, że z posłami na Sejm Pomorza. Skąd ten pomysł? Tak, pomysł. Z Pomorza. Mhm. Pomysł to właśnie Społeczny Komitet Odbudowy Mostu. Wiedzieliśmy, że sytuacja z pandemią może nie jest za ciekawa, natomiast postanowiliśmy doprowadzić to spotkanie do szczęśliwego finału i myślę, że udało się. Byli posłowie z wszystkich formacji, jakie się znajdują obecnie w Sejmie. Także cel został osiągnięty, jeżeli chodzi o frekwencję. Natomiast co do... A jaki był cel? No, celem jest w dalszym ciągu spowodowanie, żeby ta decyzja na temat odbudowy mostu zapadła jak najszybciej, jak najwcześniej. Bo o to nam wszystkim chodzi. Wiemy, że sprawa, kwestia odbudowy zabytkowego mostu tczewskiego na Wiśle wypłynęła podczas kampanii wyborczej i poprzedniej, i tej prezydenckiej. W mediach ogólnopolskich pojawiła się informacja, jest na moście głośno i zarówno SKOM, jak i pewnie starostwo, zarząd powiatu chce podtrzymać tę, jakby tę presję i ten temat. Oczywiście, to jest głównym zadaniem, żeby nie zapomnieć o tym, bo tych obietnic przedwyborczych było już tyle, że to się jak gdyby przejadło i ludzie mają już naprawdę tego dosyć. Natomiast każda taka inicjatywa, każde spotkanie, myślę, że doprowadzi albo prowadzi nas do szczęśliwego finału. Bodajże w lipcu mówimy o pośle Kazimierzu Smolińskim i też poseł Kacper Płażyński, bodajże w lipcu, no na pewno było to latem, powiedzieli, że niebawem ta decyzja zapadnie. Kilka miesięcy później, tuż przed samymi wyborami, poseł Kazimierz Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości z Tczewa powiedział, tak, decyzja na pewno zapadnie, ale decyzji, pomimo że znowu minęło kilka miesięcy, nie ma. Są takie poważne, wydaje mi się, deklaracje, że jednak będzie tam filia Narodowego Muzeum II Wojny Światowej. Super, ale dalej wciąż nie ma decyzji o odbudowie. I co wynikło z wczorajszej dyskusji? No, obecni byli na wczorajszym spotkaniu zarówno pan poseł Kazimierz Smoliński, pan poseł Płażyński, pan poseł Cymański, to trójka posłów z partii rządzącej i dalej te deklaracje. Tutaj nigdy nie słyszeliśmy, że ktoś jest przeciwny temu, żeby ten most został odbudowany. Natomiast no, posłowie nie mają takiego wpływu, żeby decydować o tym, kiedy i w jaki sposób. Na pewno mogą podpowiadać, na pewno mogą o to walczyć. Natomiast co do decyzji, decyzje zapadają w gabinecie premiera, ewentualnie ministrów. I tutaj mam nadzieję, że interwencje i pana, i posłów z partii rządzącej i z partii opozycyjnych spowoduje, że ta decyzja jak najszybciej nastąpi. No, a co posłowie mówili, dlaczego tej decyzji nie ma? Mówili, że to jest właśnie... Nie ma sposobu, metody na to, żeby na pewno, to finansowanie chce, zrealizować? To na wszystko znajdzie się sposób i metoda. Natomiast próbuję się to tłumaczyć tym, że nie ma jeszcze rozliczenia. Brakuje również decyzji pana konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytków, który pozwala na budowę, oczywiście tak, natomiast nie podjął decyzji co do tej części wiszącej jeszcze nad rzeką Wisłą, części tego STW. Tej części, którą konserwator wojewódzki zablokował. Demontaż i która grozi katastrofą budowlaną, co tak potwierdził prezes Wód Polskich. Tutaj mamy nową decyzję, czy informację od pana konserwatora, że decyzja została przesunięta
na 15 listopada tego roku. Panie starosto, czy pan nie jest sfrustrowany tym, że to jest przekładane o wiele, wiele miesięcy ciągle? Sytuacja ze wstrzymaniem prac to było ponad rok temu. I mijają tygodnie, miesiące się przekładają już w rok. Czy nie powoduje to pana frustracji? Tak samo mówiliśmy o tym rozliczeniu drugiego etapu. Mówił pan w czerwcu, że to już jest w zasadzie finisz, finał, końcówka, a dalej tego rozliczenia jakby nie ma i nie zależy to od pana. Tak, no z naszej strony zostały spełnione jak gdyby wszystkie rzeczy, które powinny spowodować rozliczenie. Natomiast jeżeli nawet są jakieś uwagi co do rozliczenia, to my jako starostwo nie będziemy już występowali o środki na budowę mostu. Także tutaj decyzja może zapaść w każdej chwili na dalsze finansowanie. My mówimy o tym, że 100% finansowania to jest rząd, to jest państwo i tutaj najrozsądniejszym by było, gdyby ta decyzja nastąpiła jak najszybciej i żeby to były środki z rezerwy premiera. Tak wskazywał poseł Kazimierz Smoliński i posłowie Prawa i Sprawiedliwości na wczorajszym spotkaniu. Ja chciałbym wrócić do tego spotkania. Co było takim najistotniejszym elementem, zdaniem pana? Najistotniejsze to, że spotkanie odbyło się poza podziałami. Mówiliśmy o tym, żeby nie mieszać polityki do budowy mostu Tczewskiego. I to jest chyba największy sukces. Tutaj wszyscy w tym duchu jak gdyby się wypowiadali, że to jest właśnie apolityczne postępowanie i z tego się cieszymy. Natomiast no, decyzji na dzień dzisiejszy nie ma, czekamy na nie z niecierpliwością. Dowodem jakby tego działania ponad podziałami i tego wsparcia było podpisanie tej deklaracji. Myśli pan, że może to też mieć jakiś wpływ? Ja myślę, że wszystko ma wpływ. Tutaj będziemy również występowali do sąsiednich samorządów, do różnego rodzaju organizacji o wsparcie i przesyłanie takich monitów do premiera, do prezydenta, bo to są dwie instytucje, które powinny tak naprawdę się tą sprawą jak najszybciej zainteresować. Pierwsza część to była taka typowa konferencja, wypowiedzi wszystkich gości. Mi bardzo podobał się element z profesorem Januszem Itisem, który jasno i dobitnie wypowiedział się w kwestii mostu, ten filmik. Tak, no jest to autorytet nie do podważenia i tutaj myślę, że nikt nawet by nie próbował podważyć słów pana profesora, który mówił zdecydowanie, że to wszystko, co było po wojnie, to były prowizorki, to łatanina. Łatanina, dokładnie takich słów użył. I myślę, że również ci wszyscy, którzy byli wczoraj obecni, potwierdzili, zgadzali się z tym stwierdzeniem, że most powinien zostać odbudowany w taki sposób, żeby zdobił, żeby był chlubą naszą, a nie jakąś taką łataniną właśnie, jakich słów użył pan profesor. Czy nie powinien odzwierciedlać prowizorki? I no, niestety użył też i starosta, i blisko był tego sformułowania, że ESTB jest po prostu złomem. Dla nas my to tak traktujemy i tak było to zapisane w projekcie jako złom. Natomiast jakie zapadną decyzje, zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo. To jeśli chodzi o takie najbliższe formalne sprawy, to co? Najważniejsze co z ESTB? To są dwie decyzje. Pierwsze rozliczenie mostu, drugie decyzja konserwatora, no i trzecie, ta najważniejsza, kontynuacja prac, czyli finansowanie z budżetu państwa 100% tego mostu. Miesiąc temu Kazimierz Smoliński na tym takim spotkaniu specjalnym powiedział, że decyzja w zasadzie już jest, że zapadła, że jest blisko. Ale czuje pan jednak niepokój, że nie poszedł krok następny po tym spotkaniu? Niepokoju może nie czuję, bo nie mamy na to wpływu. Tak? My robimy wszystko, żeby doprowadzić do szczęśliwego finału. Natomiast nie mamy wpływu na decyzje, jakie się teraz toczą. I tutaj ani frustracji, ani zniecierpliwienia. Może tylko lekki taki niedosyt w tym wszystkim, że dalej dużo się mówi, a natomiast nie widać tego efektu. A któryś z wczorajszych wypowiedzi, opinii jakoś zapadło panu w pamięci?
na wczorajszej konferencji, albo co się najbardziej podobało, albo co właśnie zaniepokoiło? Znaczy, podobało mi się to, że wszyscy jednym głosem jak gdyby mówili, natomiast szukanie problemów i szukanie czegoś, co nie pozwala jak gdyby na rozliczenie tego mostu, to chyba nie było w dobrym tonie. Moim zdaniem, jeżeli ja rozumiem, że nawiązuje pan do wypowiedzi Kazimierza Smolińskiego. Nie, ogólnie mówię o całej tej konferencji, nie chcę tutaj indywidualnie. Tam było najwięcej jakby takich wyłuszczeń. Tak, to mówię, jeżeli jest dobra wola, to można wszystko zrobić jak najszybciej i myślę, że taka dobra wola się pojawi. Panie starosto, ostatnią sesję Rady Powiatu zakończyła informacja o tym, że klub radnych Rady Powiatu z Porozumienia na Plus opuściło dwoje radnych. No pan właśnie jest z Porozumienia na Plus. Maria Taraszkiewicz-Górzyńska i Piotr Odyja opuścili Porozumienie na Plus. Czy panu jest znana przyczyna tych odejść? To jest jakby pierwsze pytanie i to jest wprowadzenie do tego, co gruchnęło jakby wczoraj. Otóż Prawo i Sprawiedliwość domaga się zmiany przewodniczącego Rady Powiatu. I w związku z tym odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. To teraz zacznijmy może od tego odejścia tych dwóch radnych z klubu PMP. Tak, pani Maria Taraszkiewicz-Górzyńska. Podjadę taką decyzję, chcę być niezależna, chociaż w naszym porozumieniu nie ma przymusu głosowania, nie ma dyscypliny głosowania. Rozmawiamy, tłumaczymy, mamy pewnie jakieś wypracowane stanowiska, natomiast nikogo nigdy nie przymuszaliśmy, ale to jest decyzja suwerenna pani Marii Taraszkiewicz-Górzyńskiej i my ją szanujemy, przyjęliśmy. Mhm. Drugą osobą to jest pan Piotr Odyja. On jak gdyby no, nie tłumaczył, dlaczego występuje z klubu. Jego suwerenna decyzja, również nie obrażam. Ale pokazywał już kilka razy po prostu głosowaniem przeciwko jakby PMP, że no jest mu jednak nie po drodze z waszą formacją. Głosowania są przeciwko może nie tyle PMP, ile koalicji, bo to szeroka koalicja. Tak. I teraz dochodzimy do tego, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marka Modrzejewskiego. Dlaczego tak nagle? Nie można było zaczekać z tym do sesji. A poza tym, no, skąd taki pomysł i dlaczego? No to jest pytanie do klubu PiS-u, bo klub PiS-u złożył taki wniosek, nie uzasadniając tego nawet jednym zdaniem, gdzie zawsze były uwagi co do uzasadnień, że one są za krótkie, że nie wyczerpują tematu. Natomiast tutaj nie ma ani jednego zdania. A o tym, że toczą się takie rozmowy, to dla mnie jest korupcja polityczna, chodzenie, szukanie, obiecywanie, propozycja pracy, propozycja zatrudnienia. Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Jest to nie fair wobec wyborców, ponieważ wyborcy głosują na określonego człowieka z określonego ugrupowania. Jedni tolerują czy preferują partię, drudzy stowarzyszenia. I te osoby, które teraz zmieniają barwy klubowe, tak można to nazwać, to są osoby, które jak gdyby oszukują tych ludzi, którzy na nich głosowali. Mogli przed wyborami się zdecydować na coś takiego, na startowanie z innej listy. Jeżeli się decydowali na listę taką, nie mając tak naprawdę powodu, żeby te zmiany następowały, to wygląda to naprawdę nie fair i ja czegoś takiego nie toleruję i wręcz się brzydzę takim postępowaniem. Jest to takie wprowadzanie polityki w samorząd, tak, tym bardziej na poziomie no jakby zdobyć władzę. Jest to małe środowisko, jest to w obrębie powiatu. Ludzie się znają naprawdę dobrze, wiedzą, kogo wybierają i takie podchody, stricte jeszcze raz powtórzę, korupcyjne, bo to jest korupcja polityczna. To się nijak ma do tego, jak później to wszystko próbuje się przed kamerami wypowiadać, czy udawać
naprawdę nie tego, kim się tak naprawdę jest. Czy starosta liczy, że dowie się takiego pełnego uzasadnienia tego wniosku o odwołanie przewodniczącego? Czy chodzi przecież chyba o złamanie koalicji tak naprawdę? Tak mi się wydaje. Czy starosta liczy na takie prawdziwe uzasadnienie, że padnie ono na sesji? Nie musi, prawdopodobnie nie, no bo jest przygotowana treść uchwały i tam nie ma ani jednego zdania, także to się chyba nie zmieni. Chyba, że klub PiS-u zmieni uzasadnienie. Natomiast na dzień dzisiejszy tego nie ma. Sesja odbędzie się we czwartek od godziny 14:00 i nic nie zapowiada, żeby to uzasadnienie miało się zmienić. Co oznaczałoby odwołanie Marka Modrzejewskiego z pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Powiatu? No to jest oczywiście zerwanie koalicji. Problemy porozumienia na plus? Starosty, zarządu? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o zarząd, my się bardzo dobrze rozumiemy i dogadujemy. Tutaj nie ma żadnego rozdźwięku ani problemu. Jeżeli chodzi o klub, to nie tylko klub Porozumienia na Plus, ale to jest klub Koalicji Obywatelskiej, to jest klub Inicjatywy. Tutaj przypomnę jeszcze, że była propozycja szerokiej koalicji. PiS również taką propozycję miał przed wyborami. Także nie widzę tutaj, żeby mogło się coś strasznego zdarzyć. Natomiast jeżeli ludzie wybiorą przejście do innej koalicji, to jest ich wybór. Mam nadzieję, że... Jest taki możliwy scenariusz. Mam nadzieję, że wyborcy to docenią za 3 lata i będą pamiętali. Panie starosto, no może wstrzymamy się właśnie z komentarzami do czwartku. Zobaczymy, może coś więcej się zapewne zadzieje, wydarzy. No, zmuszony jestem zapytać o sytuację związaną z koronawirusem. Najpierw może zapytam o szkoły, o szpital. Mamy niestety tam już pewne zagrożenia. Tak, no sytuacja jest rozwojowa, można tak powiedzieć. I każdy dzień to jest coś nowego. Jest sytuacja w szkołach, jest nauczanie hybrydowe, w niektórych przypadkach jest nauczanie zdalne. Są Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie? Tak, no, poszczególne placówki, już nie chcę wymieniać tych placówek tak bezpośrednio. Natomiast również były sytuacje w szpitalu, były sytuacje, też początki w DPS-ie, ale na szczęście to wszystko jest na razie przynajmniej pod kontrolą. Są przypadki w urzędach. No, ta lawina jak gdyby się toczy i podejrzewam, że musimy się przygotować na to, że będziemy jednak pracowali tak bardziej hybrydowo, czyli zmianowo. Natomiast na dzień dzisiejszy wszystkie urzędy pracują, szpital pracuje. DPS-y są pod kontrolą. A to zagrożenie w powiecie tczewskim w DPS-ie było już zakażenie? W domu pomocy społecznej? Tak, był przypadek, ale odizolowany, bez skutków jakichś tragicznych. Osoba przechodzi to bardzo łagodnie. Natomiast to jest jeden, na szczęście na razie jeden przypadek i mam nadzieję, że to się nie rozwinie. No ale może być różnie. Do tej pory się broniliśmy bardzo dobrze. Procedur przestrzegamy. Z tym trzeba się nauczyć. Na razie żyć przynajmniej. Mhm. No panie starosto, no tutaj lwią część naszej rozmowy zajął tradycyjnie most, ale sytuacja też jest taka, powiedziałbym, no bardzo w tej chwili obiecująca. Ale o inwestycjach może coś powiedzmy. Na wierzchni dróg powiatowych Slary Seal to właśnie się teraz dzieje. Już część tych dróg ma nawierzchnie wyrównane i nałożone tą nakładkę Slary Seal. Przypomnij starosta, gdzie toczą się te prace, ile kilometrów dróg powiatowych zostanie w ten sposób wyremontowanych? Jest to 40 kilometrów dróg razem z tym, co zaczęło się w zeszłym roku. Ten 5-kilometrowy odcinek Malenin Dąbrówka. Natomiast pozostałe to jest gmina Pelplin, gmina Słupkowy i gmina Morzeszczyn, dwa niewielkie odcinki, oraz gmina Tczew.
Tutaj praktycznie porównywalnie te trzy gminy mają po około tam 10 do 12 odcinków dróg. Troszeczkę ta metoda się teraz zmieniła, ponieważ po 2 godzinach, 3 godzinach można już po tej nawierzchni jeździć, czyli organizacja ruchu tutaj jest, nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Za 2-3 dni jest kładziona druga warstwa, taka na gotowo już. I myślę, że przy tej pogodzie sprzyjającej nam jeszcze 2 tygodnie i będziemy mieli praktycznie zakończone prace. To jest około 40 km w kilku gminach. Za wyjątkiem gminy Gniew, wszystkie gminy zostały w ten sposób. Przypomnijmy, że to jest taki montaż finansowy. To jest inwestycja dofinansowana w 50% przez państwo i w 50%, czyli po 25% starostwo i gminy, tak? Tak, tutaj mamy porozumienie z gminami, gdzie tak jak pan powiedział, środki dróg samorządowych 50%, natomiast drugie 50% umówiliśmy się z gminami na takie po połowie finansowanie tego. Oczywiście nie wszystkie gminy było stać na to, żeby w tym roku wyłożyć te środki, także mamy porozumienie, że one będą wpływały do nas na przykład z gminą Słupkowy przez okres 3 lat jeszcze. Takie rozłożenie na raty. Rozłożenie, tak jak Panie starosta, a czy są jeszcze drogi, które chcecie w ten sposób wyremontować i wejść w kolejny projekt na przykład w przyszłym roku? Oczywiście, mamy, tak, już złożyliśmy wniosek do pana wojewody o następne 30 km dróg i to już zakończy jak gdyby wszystkie drogi w powiecie, gdzie jest oczywiście możliwość położenia warstwy Slarisilu. To by nam praktycznie wszystkie drogi już jak gdyby zabezpieczało. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie i na wszystkie poprzednie. Już rozmawiamy powyżej 20 minut, więc jestem zmuszony to spotkanie, tę rozmowę zakończyć. Natomiast państwa informuję, że możecie wysłać na adres mailowy tetka@tetka.pl pytanie, które ja potem postaram się skierować do starosty. Jeśli macie jakiś problem, jakiś pomysł albo coś was nurtuje i chcecie starosty o to zapytać, to postaram się to pytanie tutaj przekazać. Spotkamy się ze starostą za niespełna 2 tygodnie, mam nadzieję, i będziemy omawiać bieżącą sytuację. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję panie starosto. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.